Na początku września w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się Tczewskie Retrogranie 2021, czyli wydarzenie poświęcone w całości grom wideo oraz grom niezależnym. Miłośnicy klasycznych produkcji będą mogli zagrać na retrosprzętach, w tym także na dawnych automatach. Zaplanowano również rozmowy z gośćmi oraz turnieje. Organizatorem pierwszej edycji Tczewskiego Retrogrania jest nasz redakcyjny kolega Piotr Brunkowski, który prowadzi na antenie telewizji TETKA program Graminator. Tczewskie Retrogranie zostanie zorganizowane w ramach projektu Centrum Inicjatyw Twórczych, które jest dofinansowane ze środków ministra kultury. Głównym tematem eventu będą gry wideo sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. W tym przypadku gry retro będą bardziej nastawione w kierunku gier wideo. No i mówi się, że gry wideo to z reguły produkcje, które wychodziły gdzieś tam w latach 90., ale ostatnio ku mojemu zdziwieniu również gry, które ukazały się w roku powiedzmy 2000, też są już kwalifikowane jako gry retro, co jest straszne, ale jednak mimo wszystko właśnie idziemy w tym kierunku. Tczewskie Retrogranie 2021 odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w sobotę 4 września. Wydarzenie potrwa ponad 8 godzin. Wstęp będzie bezpłatny. Rozpoczynamy dokładnie o godzinie 10, 4 września w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oczywiście. I czego można się spodziewać? Można się spodziewać paneli dyskusyjnych. Pojawią się m.in. rozmowy z Andrzejem Krawczyńskim z Muzeum Arcade Classics w Elblągu, ale też pojawią się różne konkursy i turnieje, chociażby turniej w Pocket Tanks, czy też Deluxe Ski Jump 2.0, popularny małysz na lekcjach informatyki, pewnie co niektórzy kojarzą, ale też będzie Game Jam dla twórców niezależnych, którzy będą mieli 8 godzin na stworzenie gry wideo na temat, który zostanie im podany dopiero w dniu wydarzenia na samym początku. Będzie również mowa o 25-leciu serii Tomb Raider, bo będę rozmawiał z redaktorem naczelnym właśnie tego serwisu World of Tomb Raider, a dokładnie LaraCroft.pl. Warto dodać, że nie tylko na wydarzeniu będą panele oczywiście dyskusyjne, jak i również konkursy, ale też będzie strefa wolnych gier, nazwijmy to, gdzie wszyscy będą mogli sobie podejść i zagrać na jakichś starszych konsolach, czy też starych komputerach. Będzie również symulator z Assetto Corsa, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.